Witam was wszystkich, ja się nazywam Nyx, a to jest moja kuchnia. Wiosna, jak już mówiłem, jest zwykle czasem poświęconym ogniu, więc spotykamy się dzisiaj w nagle raz ognistym odcinku, w którym pokażę wam, jak praktykować w domu można piromancję. Piromancja jest to wróżenie z ognia, jedna z najstarszych, najbardziej pierwotnych technik wróżenia, biorąc pod uwagę, jak bardzo ogień był ważny dla człowieka w czasach archaicznych. Można powiedzieć, że dotyka ona właśnie tych czasów i z nich się wywodzi. Oczywiście nazwa pochodzi z łaciny, od słowa pyros, które oznacza ogień, i manteia, wróżenie. I przedstawiając wam bardzo, bardzo krótki rys historyczny, ponieważ myślę, że jeżeli kogoś to interesuje, to sobie może znaleźć materiały, natomiast ja wam chcę pokazać praktykę, a nie przedstawić teorię. Wspomnę tylko, że w Grecji znana była w kulcie Hefajstosa, później znana była w kulcie Apolla. Obserwowane chociażby wtedy zachowanie ofiar w ogniu. W Tybecie również jest znana jako marmetakpa, czyli wróżenie z lamp maślanych, czyli właściwie z płomienia lampek, które się dokonuje w odpowiednie dni. Głównie jest to, z tego co pamiętam, 80. dzień miesiąca księżycowego. Natomiast samo wróżenie ze światła lampy też jest formą piromancji, która się wywodzi z Mezopotamii i znana jest w Egipcie i Arabii. W Arabii do dzisiaj jest praktykowane przy ewokacji dżinów, a także jest do dzisiaj praktykowane, co ciekawe, w Luizjanie. W każdym razie wszystkie te formy odnoszą się do tego, że ogień ma status niezwykły, ma status sakralny również. W mojej tradycji ogień jest bardzo ważnym pierwiastkiem. Zauważcie, że w wielu kulturach, wiele kultur do tego się odnosi, tak? Na przykład u Hebrajczyków pojawia się krzew ognisty. W Grecji pojawia się motyw ognia wykradzionego bogom. W zarastrianizmie ogień jest głównym jakby nośnikiem łaski i sakrum. Ogień zachowuje się jak żywa istota. Ogień żyje, rodzi się, rośnie, je, oddycha, zasypia. Także ogień umiera. Co zauważono właściwie w każdej kulturze, zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. Więc piromancja właśnie odnosi się do tej strony ognia, do ognia postrzeganego jako żywa istota, istota duchowa, która wstępuje na ten świat i która jest właśnie, może być strażnikiem, ale może też posłańcem najwyższego sakrum. Więc, ponieważ wstęp już historyczny mamy za sobą, możemy przejść do samego rytuału. Pamiętajcie oczywiście o tym, żeby na początek oczyścić przestrzeń. Przestrzeń oczyszczamy, zapalając kadzidło, ale także możemy ją spryskać na przykład wodą z chlorydy lub ja w tym przypadku mam ocet 7 złodziei. Ja pracuję w świątyni, w miejscu zabezpieczonym, więc nie korzystam z żadnych dodatkowych zabezpieczeń. Zresztą nie sądzę, żeby w dawnych czasach ludzie nad wyraz często z nich korzystali. Ważne jest w piromancji, abyście pamiętali, że ten rytuał musi się odbywać w ciemności. Ja tutaj przez chwilkę mam jedną świecę, no i mam dodatkowe oświetlenie, oczywiście, żebyście widzieli, co ja robię, ale i tak, jak widać, staram się je ograniczyć. Na początek musimy przygotować w odpowiednim naczyniu. Najlepiej, żeby wziąć naczynie żeliwne. Ja tutaj mam takie żeliwne naczynie na trzech nóżkach, które opieramy na jakiejś podkładce, ponieważ ono się dość mocno rozgrzeje. I w tym naczyniu przygotowujemy mieszankę. Mieszanka ta składa się z soli Epsom, a więc gorzkiej soli. To jest siarczan magnezu, której możemy tutaj właśnie dać, powiedzmy, trzy części. I najlepiej, żeby ta sól była wcześniej egzorcyzmowana, była wcześniej uświęcona i była czysta. To jest bardzo istotne, żeby ona była pozbawiona jakichś właśnie wpływów niezdrowych. Plus wykorzystujemy do tego alkohol. Ja tutaj mam denaturat, zwany też piszczelówką lub, jak niektórzy go nazywają, błękitem Paryża. Tak naprawdę możecie wykorzystać do tego, jaki chcecie alkohol. Metanol, etanol, nie ma to znaczenia. I tego alkoholu wlewamy tyle, żeby nam troszeczkę tą sól przykryć. Ten alkohol również powinien być oczyszczony, ponieważ musicie wiedzieć, że alkohol z niezwykłą łatwością chłonie różnego rodzaju energię. I dlatego na przykład, jeżeli chodzi o alchemię roślinną, jest on zamiennikiem rtęci, gdyż jest podatny na wszelkiego rodzaju wpływy. I to jest właściwie nasza główna mieszanka, właśnie sól Epsom,
z denaturatem w niewielkim naczyniu. Taka mieszanka nie powoduje żadnych rozbrysków, nie powoduje niebezpiecznych jakichś sytuacji, więc spokojnie może być używana w domu. Oczywiście piromancji możemy też używać na dworze i zwykle jej używam wpatrując się w ognisko rytualne, ale akurat ognisko, no chyba prawie każdy, kto pracuje w terenie, potrafi rozpalić, natomiast o tym, jak używać piromancji w domu bezpiecznie, nie każdy przecież wie. I przed samym przystąpieniem do rytuału przede wszystkim musimy wygasić każde inne światło, więc ja świecę zgaszam teraz, tak żeby jedynym źródłem światła był właśnie płomień, który zapalimy w tym naczyniu i w który będziemy się wpatrywać, aby uzyskać odpowiedzi na interesujące nas pytania, aby uzyskać wizję. Piromancję możemy używać do tego, żeby kontaktować się z sakrum, kontaktować się z odpowiednimi duchami, a także do tego, żeby uzyskiwać wizję czy odpowiedzi na konkretne pytania. Kiedy już nasza mikstura jest gotowa, zawsze tak pozwalamy chwilkę, żeby właśnie ta sól Epsom i ten alkohol razem się tak, wiecie, dość dobrze zmieszały, jedno nasiąkło drugim. To możemy przejść do rytualnego oczyszczenia tych składników. One tutaj w tym przypadku były oczyszczane, ale mimo wszystko ja takie symboliczne oczyszczenie robię. I teraz to też jest istotne. Ja w tym rytuale nie będę wam oczywiście podawał prawdziwych zaklęć, no bo nie mogę, tak? Prawdziwe zaklęcia, tam się pojawiają imiona, tam się pojawiają prawdziwe formuły, natomiast no, żebyście nie musieli co chwilę patrzeć na czarny ekran, to wymyśliłem takie zamienniki, które też mają pewien rytm i też mają pewien sens symboliczny i też mogą wam dać odczucie tego, jak brzmią prawdziwe zaklęcia troszkę, no ale są jednak zamiennikami, tak? Nie oszukujmy się. Więc coś zaczynamy od tego, żeby w ciemności poświęcić tą miksturę i oczyścić ją. I można to zrobić na przykład za pomocą takich słów. W żelaznym naczyniu dziewicza już sól, w żelaznym naczyniu rtęć czysta. Wstępu to nie mają lęk żądza ani ból, lecz jasność nad blaski świetlista. W żelaznym naczyniu dziewicza już sól, w żelaznym naczyniu rtęć czysta. Wstępu to nie mają lęk żądza i ból, lecz jasność nad blaski świetlista. W żelaznym naczyniu dziewicza już sól, w żelaznym naczyniu rtęć czysta. Wstępu tu nie mają lęk żądza ani ból, lecz jasność nad blaski świetlista. Surga Ignis Serpens. Ogniu węża w głębiach ziemi wznieś od żaru i płomieni. Ogniu wiedźmi w nocnym kole zaklinam przez krew i wolę. Ogniu gwiazd nad moją głową ukaż wizję, zdradź mi słowo. To zaklęcie, które zmówiłem do ognia, możecie też zastąpić zaklęciem do sakrum, do którego się zwracacie. Ma ono po prostu na celu zaktywowanie mocy ognia, aby poprzez nie objawiła się prawda, objawiła się moc, której poszukujecie. W tradycyjnej piromancji w tym właśnie momencie zaczynamy medytować nad ogniem, wpatrując się w ogień. Aczkolwiek do tego ognia można dodawać najróżniejszych składników, żeby wróżąc z tego, w jaki sposób się spalając, w jaki sposób pojawiają się rozbłyski i ja kilka takich składników alchemicznych wam teraz pokażę. Na przykład jeden z nich jest spruszkowane żelazo. Jeżeli wrzucimy spruszkowane żelazo, tutaj uzyskamy taki efekt. Uzyskamy efekt iskier. Innym ciekawym składnikiem, który możemy tu umieścić, jest siarka. Jeżeli wrzucimy tutaj siarkę, uzyskamy taki efekt. Troszkę podobne, lecz siarka jest bardziej lekka i skrzydła do góry, podczas gdy w żelazie dążą one w dół i pojawia się również przez chwilę błękitny płomień. Innym ciekawą rzeczą, którą możecie dodać do tej mieszanki, jest pojek widłaka. Tutaj jednak trzeba mieć troszeczkę doświadczenia i wyczucia, ponieważ efekt ten wygląda tak. Więc jest raczej spektakularny. Co więcej, piłek wydłaka przez chwilę będzie tworzył iskry w naszej mieszance. Ja czasem dodaję go też przez to do samej mieszanki, co sprawia, że mogą pojawić się pewnego rodzaju wzory, symbole, mistyczne litery, z których można odczytać to,
co pragniemy odczytać. Kolejnym bardzo ciekawym składnikiem, który możemy dodać, jest niebieski witrol, o którym już Wam troszeczkę mówiłem. Aczkolwiek musicie bardzo z nim uważać i proponuję, jeżeli to robicie, róbcie to w bardzo dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Tak jak ja teraz, ponieważ będzie tutaj się wydzielał tlenek siarki. Niemniej, to jest bardzo ciekawa substancja, która uczyni z naszym ogniem rzeczy dziwne i niesamowite. Mianowicie to sprawi, że nasz ogień będzie zielony. Akurat w mojej tradycji zielony ogień też ma bardzo istotne konotacje i jest używany do wzywania niektórych mocy natury. Oczywiście do takiego ognia, jeżeli jesteśmy w kontakcie z sakrum, możemy również dodawać różnego rodzaju ofiary, aby ten kontakt zwiększyć. I z tego, w jaki sposób one się spalają, czy produkują dym, czy nie, czy właśnie produkują odpowiednie dźwięki, również można w ten sposób otrzymywać znaki. Więc na przykład, jeżeli chcemy otrzymać wizję, możemy tutaj dodać nasiona kminku, nasiona selera zwykle otrzymuje się, jeżeli jesteśmy w kontakcie z przodkami, ze zmarłymi. Koper włoski, wykorzystujemy nasiona kopru włoskiego w przypadku złych zaklęć i sprawdzenia negatywnych wpływów, które mogą na nas działać, czy na przykład, czy ktoś nie rzucił na nas zaklęcia. Natomiast kolendry tradycyjnie dodaje się w przypadku kontaktów z demonami. Ja tutaj wrzucę teraz troszkę nasion kopru włoskiego. Jak widzicie, ten ogień zaczyna też przemawiać w ten sposób. Poza koprem włoskim można wykrywać miedzę, olibanum, więc kadzidła tradycyjnie używane jako kadzidła ofiarne, a także w mojej tradycji używa się bylicy i wierzę, że bylica była wcześniej używana także właśnie w wielu czarach ludowych w ten sposób, dlatego na przykład palono ją przy okazji różnych świąt. I tutaj także właśnie z tego, w jaki sposób pali się bylica, w jakie kształty układa się żar, możemy dokonywać różnego rodzaju wróżb, czy też uzyskiwać różnego rodzaju omeny. Ogień, który pali się w ten sposób, no powinniśmy przy nim być w czasie tego rytuału, aż do momentu, kiedy się całkowicie nie wypali. I właściwie ten moment kończy rytuał. Kiedy on nastąpi, dobrze jest podziękować mocą, do których się zwracaliśmy, dobrze jest podziękować samej sile ognia. Pamiętajcie o tym, że żeby umieć komunikować się z ogniem, musicie przede wszystkim traktować ogień jak żywą istotę. Musicie rozumieć ogień, musicie pozwalać mu przemawiać do was, zrozumieć, w jaki sposób on właśnie oddycha, porusza się, w jaki sposób mówi. Ogień jest jak żywa istota i może nam bardzo wiele ciekawych rzeczy powiedzieć. Cykl gromadzki polega na tym, że nie możecie się od niego w żaden sposób bać. Jak widzicie, ogień powoli dogasa. Pozwalam mu dogasnąć w spokoju. Tutaj widać jeszcze właśnie resztki ofiar. Natomiast sama mieszanka bazowa tworzy w tej chwili taką białą skorupę wypaloną, też twardą. Tak ona wygląda. Także jak już mówiłem, na koniec rytuału dziękuję mocom za udział, za wsparcie, za wizję, którą nam ukazały. No i właśnie możemy powrócić do normalnego trybu, więc sobie pozwolę już zapalić główną świecę, skoro ogień, którego używaliśmy do dyminacji, przepadł. Resztki po tego rodzaju ceremonii, oczywiście też należy się ich pozbyć w odpowiedni sposób. Możecie je zakopać w jakimś miejscu mocy, możecie je wynieść na rozstaje dróg, możecie je zakopać pod drzewem. One właśnie mają taką postać takich białych grudek w wypaleniu się. Natomiast samo naczynie oczywiście jest gorące, więc należy uważać
i nie dotykać go. Zresztą, no jak chyba każde działanie z ogniem, jest chyba logiczne, że musicie troszeczkę przy tym uważać, jeżeli to robicie. Trzymać całość na porządnej podstawce. No i jak sami widzicie, tego się tak naprawdę nie daje dużo. Ja nawet gdzieś tak 4 łyżki soli Epsom daję trochę denaturatu i to wystarczy, żeby utrzymać ogień przez czas około kwadransa, który jak dla mnie jest wystarczający na utrzymanie wizji. Pamiętajcie również, że alkohol jest łatwopalny, więc nigdy nie dolewajcie denaturatu do płonącego kociołka. Poczekajcie, aż się wszystko przestanie palić i dopiero wtedy to róbcie. W innym przypadku ogień przejdzie po strumieniu i cała butelka, którą będziecie trzymali w rękach, zacznie płonąć lub wybuchnie i będzie wam niezbyt przyjemnie. Generalnie rzecz biorąc, to co tutaj wam pokazałem jest oczywiście dla osób dojrzałych, rozsądnych i umiejących się z ogniem zadawać. Jeżeli nie jesteś pewien, czy sobie poradzisz, to najpierw delikatnie spróbuj na dworze lub po prostu tego nie rób. Lub spróbuj pod opieką osoby doświadczonej bardziej. Niemniej chciałem wam pokazać właśnie piromancję, bo jest to bardzo ciekawa metoda. Dla mnie bardzo intuicyjna i naturalna. Ja właściwie bardzo dużo robię z ogniem rzeczy najróżniejszych. Głównie właśnie pracuję z ogniem na dworze, ale ta metoda jest również fajna i myślę, że jest taką intuicyjną, zapomnianą metodą. Jak wszystkie metody intuicyjne, ona jest trudna z początku, ale jeżeli ktoś rozumie mowę ognia, to wcale nie jest dla niego taka trudna i można znaleźć tą drogę. Zapomnijcie o jakichś takich dziwnych stronach w internecie, co znaczy takie czy siakie zachowanie ognia. Tak naprawdę musicie znaleźć swój własny język z ogniem. Tego nikt was nie może nauczyć oprócz ognia. A kluczem do tego jest właśnie potraktowanie ognia tak, jakby żywą, duchową istotą, która do was przemawia. I to jest właściwie wszystko, co powinniście wiedzieć na ten temat. Dobrze, ja na dzisiaj wam dziękuję. Mam nadzieję, że ten odcinek był ciekawy. Kolejny odcinek z serii Sekrety Kunsztu. Mam nadzieję, że ukazałem wam tutaj kilka interesujących tajemnic. Pamiętajcie o tym, żeby dać łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. Pamiętajcie koniecznie o tym, żeby zasubskrybować Kuchnię Czarownika, żeby ten płomień palił się jeszcze mocniej i silniej. Natomiast ja się z wami żegnam i do następnego zaklęcia.